W tym odcinku przetestujemy sobie Tegera Peach Art Record. Tak jak widać, on się prezentuje. Tutaj macie firmę, jest to Tiger. I informację, że jest to Energy Drink. I informację o smaku, jest to Brzoskwinia Morella. Skład produktu. Wartość odżywczą. Pojemność jest to pół litra. Informacja, że produkt się przetwarza. Jeżeli powinien tą puszkę wyrzucić. Kod kreskowy i datę końca świata. Teraz możemy przechodzić do otworzenia i nalania produktu. Tak jak widać, się prezentuje produkt po nalaniu. Jak widać, mam taki pomarańczowy kolor. Teraz możemy przechodzić do przetestowania produktu. No i jest on dobry, smakuje bardzo podobnie jak Monster Ultra Pitchiken, z tą różnicą, że jest trochę mniej słodki, ma taki posmak Morelli, jest to ogólnie dobre. Tutaj macie cenę, jest to 4,99. A przy zakupie dwóch sztuk, sztuka wychodzi po 3,99. A tutaj macie plusy, a do plusów można zaliczyć to, że ma przyjemny tropikalny smak. Natomiast tutaj macie minusy, a do minusów można zaliczyć to, że odbija się po wypiciu. Teraz możemy przechodzić do podsumowania produktu. Podsumowując, produkt zasługuje na dużą, ale zasłużoną ocenę. 7,5 na 10. Jeżeli jesteś fanem brzoskwiniowych energetyków, to mogę go polecić. I na dzisiaj to koniec i pa pa!